Borys, przed tobą na pewno najcięższa walka w twojej karierze, ale widzę, że uśmiechnięty, spokojny, wyluzowany, czyli nie ma żadnych emocji, stresu, tremy, nerwów, nic, wszystko pod kontrolą? Emocje są zawsze, tylko trzeba sobie dobrze z nimi radzić. Ja dobrze sobie z nimi radzę. No i w szczególności, że tak jak Jura wspomniał, jak na razie to jest media trening, konferencja, więc można powiedzieć, że zabawa dla nas. A pełne skupienie dopiero przyjdzie. Przyjdzie dopiero w sobotę. Oczywiście wykonuję jakieś tam treningi fizyczno-mentalne już wcześniej. Przygotowuję się pod ten dzień. Ale mówię, no jak na razie to... Jak na razie jest dzisiaj i trzeba się cieszyć, że możemy sobie tu usiąść, pogadać, pośmiać się. To jeszcze Mameda Kalidowa chciałem spytać o wagę, bo jednak te 2 kilo różnicy, czyli nie 84, 82, 2 dni zostało do walki. Jak się czuje z wagą? Czy dużo warzyw je? Witam. Zostało mi jakieś 3 kilo chyba, 3,5. Bardzo spokojnie i bez problemu schodzę z tej wagi. Nie jest to duży problem, te 2 kilogramy. Dobrze prowadzony jestem przez dietetyka i również przez catering, którym był dostarczany, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Dominik Woźniak, MMA.pl. Od razu do Borysa pytanie. Jest walka bez zbijania wagi. Jakaś, nie ma tej presji, tak? Powiedz, jak się z tym czujesz i czy to jest plus i może czy chciałbyś jeszcze takie walki toczyć w tej kategorii 82 kilo? Znaczy, nie, że nie ma żadnego zbijania wagi, po prostu nie ma aż tak rygorystycznego zbijania wagi, bo jednak gdybym sobie jadł tak, jakbym chciał, to pewnie byłbym jeszcze większym grubasem niż jestem i na pewno bym za ciekawie tutaj nie wyglądał i mógłbym mieć, no zdecydowanie, nawet na 84 bym się pewnie nie zmieścił. Dlatego cięcie wagi jest, aczkolwiek tylko, że tak powiem, zdrową dietą. Nie ma cięcia wagi takiego, które odbija się gdzieś tam na zdrowiu, bo powiedzmy, że ten ostatni tydzień, a czasami nawet i 2 tygodnie u niektórych zawodników to po prostu nie wychodzi dobrze na zdrowie, nie ukrywajmy, to nie jest nic fajnego. Ja po prostu zbijam wagę w ten sposób, że czuję się... No rewelacyjnie z racji tego, że to robię, tak jak powiedziałem, tylko dietą. W piątek będę miał rano 2 kilo, te 2 kilo, że tak powiem, wyposażę na treningu. I wieczorem no, będę miał zdecydowanie więcej niż 82, także tak jak mówię, zbijam wagę, ale tylko w zdrowy sposób. Ile będziesz miał? Nie wiem, czy mogę tobie powiedzieć. A później powiedzą. Albo czekaj, okłamię cię i wtedy będziesz myślał coś innego. Pytanie do Borysa Mańkowskiego. Tutaj jestem, Borys. Za wysoki jestem i usiadłem, żeby nie zostawiać. O, to dobrze, to dobrze. Wybraliśmy z Federacją KSW i Marcinem Wrzoskiem 5 najlepszych akcji Mameda Khalidova. Dzisiaj też pokażemy twoich 5 najlepszych akcji. Rzuca się w oczy jeden obrazek. Mamed Khalidov lewą ręką markuje cios, prawą zadaje... Ej. Co ty sprzedajesz mój plan? No już sprzedaliśmy, zresztą na Facebooku też go sprzedałeś. I ja mam pytanie, czy... Ja wiem, że ty za chwilę odpowiesz, że że Mamed Khalidov to jest przekrojowy zawodnik, bo jest, ale czy podczas przygotowań do tego pojedynku zwracaliście uwagę no na piekielną rękę prawą Mameda Khalidova? Tak, przygotowaliśmy taką akcję, że w momencie, kiedy Mamed będzie markował ten lewy... lewą ręką, to wiemy, że on jej nie uderzy. Czekamy na prawą, wchodzę na lewą stronę i kończę lewym hajem na głowę. Super. Taką akcję przygotowaliśmy. Pytanie do... Spodziewałeś się takiej odpowiedzi, czy nie? No spodziewałem się, znam ciebie, wiem, że jesteś gotowy. Powiedziałeś, że będę wychwalał Mameda, że jest taki wszechstronny i w ogóle. Ale widzisz, dlatego zaznaczyłem, żebyś tego nie robił. W takim razie przyszłość Mamed, twoja przyszłość w KSW. Dowiedzieliśmy się, że w tym roku już w KSW prawdopodobnie nie zawalczysz. Czy to oznacza, że rozważasz w ogóle zakończenie kariery, czy na razie kolejny odpoczynek? Wiesz co, to jest... Według kontraktu ostatnia walka moja w KSW, a co dalej będę robił, to dopiero będę podejmował decyzję we wrześniu. Teraz nic nie robię, robię tą walkę, wakacje, odpoczywam i we wrześniu podejmę decyzję. Mamed, jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Ja rozłożę namiot u Mameda w ogródku i będę tam koczował. Obiecuję wam to. Mamed, ty wracasz do startu w MMA, jeśli chodzi o KSW, po tej walce z Azizem Karaoglu. Nie chcemy wracać do tej walki, jeśli chodzi o jej przebieg, ale jak ty mentalnie jesteś do tego przygotowany i czy zastanawiasz się, w jaki sposób odbierze cię publiczność? Bo wiemy, że po tamtym pojedynku głosy były podzielone. Jedni byli przeciwko tobie, inni za tobą. I czy ty w ogóle o tym myślisz? Czy skupiasz się na tej sferze mentalnej?
Wiesz co, tak jak powiedziałeś, to było, minęło, tam nas już nie ma, jesteśmy tutaj teraz. Po prostu był to słaby dzień i tyle każdemu się zdarza. To idzie zapomnienie. Zdarzyło mi się to może 2-3 razy w karierze mojej, zdałem słabą walkę. To jest normalne. Dzisiaj po prostu robiłem tą przerwę, zrobiłem i dzisiaj czuję się znakomicie. Wracam z głodem, chęcią walki, więc nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o odbiór, zawsze będą ludzie, którzy są za i przeciw. To jest normalna rzecz. Ja się nimi nie przejmuję, bo to jest normalne. Bo to nic dziwnego w tym nie ma.